Czy Ubisoft umiera? Na pewno zarzucają kotwicę, przynajmniej na Assassin's Creed Shadows. Chyba starają się zrobić 180 stopni jak w Sea of Thieves, małym manewrem z kotwicą. Żeby nie wpłynąć poza mapę, może im się nie zrobiło czerwone podstatki i po prostu nie zatonęli, bo w takim kierunku zmierzają aktualnie. 25 września z Twittera mogliśmy się dowiedzieć, że opóźniają datę premiery Assassin's Creed Shadows na 14 lutego. Na walentynki, nie wiem akurat czemu ta, taka data, ale opóźniają. Mamy tu angielski statement, Twittera, ale znalazłem też polski na szczęście. Drodzy gracze. Assassin's Creed Shadows to nasz wymarzony projekt. Wreszcie przenosimy serię do feudalnej Japonii i wprowadzamy wiele nowych funkcji opracowanych z myślą o naszej społeczności, takich jak ulepszony parkour czy poprawiony system skradania, a wszystko to osadzone w pięknym i wciągającym świecie. W świecie, o który fani Assassin's Creed'a prosili chyba od już Assassina dwójki, przynajmniej ja już wtedy miałem marzenie, grając w Assassin's Creed a Dwójkę, miałem marzenie, żeby Assassin's Creed trafił do Japonii. Aktualnie ten statek już trochę dawno odpłynął, przepraszam za te wszystkie odniesienia do statków, ja nie wiem skąd to mi się wzięło, ale jakoś tak, wygodnie mi. Dostaliśmy Ghost of Tsushima, jakby po drodze, zanim Assassin's Creed Shadows nawet zostało ogłoszone, że będzie w Japonii, więc wszystko czego gracze chcieli od otwartego świata, osadzonego w Japonii, mając do wyboru, czy przechodzimy grę jako ronin i samuraj z honorem, czy jako shinobi, ten ninja, który stosuje niehonorowe taktyki, to wszystko gracze już dostali razem z Ghost of Tsushima. Nawet teraz na Tokyo Games Show dostaliśmy Ghost of Yotei, czyli kontynuację serii Ghost of Tsushima, która nie będzie tym samym wątkiem szła, co pierwsza część, jest to osadzone ilość tam stuleci później, ale nadal znowu wracamy do Japonii w lepiej zrobionej grze niż cokolwiek wypuszczało Ubisoft poprzednimi swoimi produkcjami Assassin's Creedów. No ale wróćmy. Jest to bardzo ambitna część serii, bogate doświadczenie, które można przeżyć oczami dwóch wyjątkowych bohaterów. I dlatego doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy trochę więcej czasu na dopracowanie i udoskonalenie pewnych kluczowych funkcji w grze. I mam wrażenie, że jest to bardzo dobra decyzja. Jeśli nawet twórcy uważają, że gra nie jest gotowa na wyjście na rynek. Powinni ją opóźnić. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przesunięciu daty premiery na 14 lutego 2025 roku. Gra ukaże się na wielu platformach, w tym na PC, na Steamie w dniu premiery. I to też jest kolejna bardzo dobra decyzja, że gra. W końcu w datę premiery pokaże się na Steamie, bo praktycznie od 2019, kiedy wypuścili na rynek swój Uplay, swój launcher, który miał konkurować ze Steamem, wszystkie gry wypuszczali tam i na Epicu, bo Epic brał o wiele mniejszy procent dochodów gry niż Steam. Steam dalej bierze 30%. Po prostu Ubisoft nie chciał się dzielić tymi pieniędzmi. Ze Steamem. Przy czym tym samym zamknęli się na największy rynek gier PC na świecie, więc e, trochę im to nie wyszło. Szczególnie, że jak sobie zobaczymy, no wtedy im zaczynały te akcje spadać, bo Ubisoft przestał zarabiać tyle, co inwestorzy by chcieli. Ale wróćmy jeszcze tutaj na chwilę. Opłacone zamówienia przedpremierowe zostaną zrefundowane, a wszystkie przyszłe preordery otrzymają w pakiecie pierwszy dodatek za darmo. To też jest bardzo dobra prokonsumencka. Decyzja. Mam wrażenie, że nie musieli tego robić. Nikt ich by do tego nie zmusił. Ale bardzo dobrze, że oddają pieniądze wszystkim, którzy zamówili grę przedpremierowo. Więc tutaj muszę tylko pochwalić Ubisoft. Przy czym są już pewne głosy niepewności, co się stanie z edycjami kolekcjonerskimi. Jeśli za nie oddadzą pieniądze, to czy potem znowu ludzie będą się musieli bić o, o ograniczone ilości tej edycji kolekcjonerskiej? No pracują nad tym, pracują nad tym. Ale się okaże, jak to wyjdzie im. Rozumiemy, że ta decyzja będzie rozczarowującą wiadomością, szczególnie dla tych, którzy cierpliwie czekali na grę Assassin's Creed inspirowaną feudalną Japonią, ale szczerze wierzymy, że leży to w najlepszym interesie gry i wrażeń Was, graczy. Tak, no przesunięcie i oddanie pieniędzy, dopracowanie gry jest lepsze dla konsumenta, ale o wiele gorzej jeśli chodzi o ich akcje, ale do tego zaraz przejdziemy. Zapewniamy, że z niecierpliwością czekamy na moment, w którym wyruszycie w niezapomnianą przygodę z Naoe i Jaskę. Myślę, że bardzo dobry ruch ze strony Assassin's Creed Shadows chyba. Pierwszy do tej pory dobry ruch ze strony Ubisoftu. No i po tym ogłoszeniu dostaliśmy też drugie ogłoszenie, jeśli chodzi o Star Wars Outlaws. Tutaj mamy po angielsku, ale mamy też po polsku. Łotry, od prawie miesiąca przemierzacie zewnętrzne rubieże, a my chcemy jeszcze raz podziękować wam za wsparcie. Wasze opinie są nieocenione, ponieważ pomagają nam w ustaleniu priorytetów, ulepszeń i zmian, które wprowadzamy wkrótce do gry. Ciężko pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych patchy, które przyniosą lepszą optymalizację, dopracowanie rozgrywki i poprawki, a także zmiany w rozgrywce, w tym usprawnienia w systemach walki i skradania się. Yy, świetnie. Tak, miesiąc za późno, bo gra już wyszła. Ludzie już zdążyli sobie wyrobić opinię, że Star Wars Outlaws jest mocną średniową, jeśli chodzi o grę. Graficznie i gameplayowo gra wygląda i zachowuje się jakby wyszła na PlayStation 3. Ludzie absolutnie nie są zadowoleni, szczególnie z systemu skradania się, który jest tragiczny po prostu. I przypominając Ubisoft wypuszczało Splinter Cell, przez wielu uważane za najlepszą serię do skradania się i cichych zabójstw. Może nie jest to tak wielka seria jak Metal Gear Solid, tylko tam też jest inne podejście do rozgrywki mocno. A, ale to nie wszystko. Nasz pierwszy fabularny dodatek, Star Wars Outlaws Wild Card, w którym Kay i Nix przenikają do turnieju Sabaka o wysoką stawkę, gdzie zmierzają się z legendarnym Lando Carlizianem, zadebiutuje już 21 listopada. E, świetnie. E, ponadto nowe kontrakty zostaną dodane bezpłatnie dla wszystkich graczy, czyli dostajemy... Dostajemy... Kto grał i będzie chciał wrócić do tej gry, w co wątpię, że to jest jakaś duża liczba, całe tuziny, dostaną darmowe rzeczy. Z radością ogłaszamy również, że wersja PC będzie dostępna na Steamie od 21 listopada. To jest kolejna zmiana, gdzie Star Wars Outlaws wyląduje na Steamie o wiele wcześniej niż planowali. Zwykle te gry na Steamie, po tym jak wyszły na Uplayu czy tam Ubisoft Plus, aktualnie i Epiku, one wychodziły jakoś po roku, dwóch. No, różnie, zależy jak się tam. Ubisoft poczuł aktualnie za daną grą. No i na, aktualnie wychodzi na to, że 3 miesiące po premierze wyjdzie już na Steamie. Chyba się jednak okazało, że te 30%, które bierze Steam ze sprzedaży gier, to jednak jest mała kwota w porównaniu do tego, ile tam graczy siedzi. Epic najwidoczniej nie dociąga a ten ich Uplay, jak się pojawił, też ludzie go nienawidzili od razu. I jak zmienili to na ten launcher Ubisoftu i dodali tą subskrypcję Ubisoft Plus i tak dalej, to była tragedia. Dziękujemy za udział w tej podróży i spodziewajcie się wkrótce kolejnych wieści. Zespół Star Wars Outlaws. Tak, ale to nie jest jedyne, czego możemy się dowiedzieć od Ubisoftu, czemu podejmują tą decyzję i czego ona jest częścią, tak naprawdę. Bo Ubisoft miał też awaryjne spotkanie z inwestorami, które bardzo dużo nam może powiedzieć o tej całej sytuacji. Pozwoliłem sobie przetłumaczyć Google Translate'em, żeby było prościej i dla mnie, i dla was. Ubisoft aktualizuje swoje cele finansowe na rok fiskalny 2024-2025. Rok fiskalny kończy się z końcem marca, dlatego jest w ten sposób. Paryż 25 września 2024 roku, czyli tej samej daty, kiedy otrzymaliśmy te dwa stanowiska na Twitterze odnośnie Star Wars Outlaws i Assassin's Creed Shadows. Po spotkaniu Rady Dyrektorów Ubisoft aktualizuje swoje cele finansowe na rok fiskalny 2024-2025. Firma spodziewa się obecnie rezerwacji netto na poziomie około no, 2 miliardów euro oraz dochodu operacyjnego z wolnych przepływów na poziomie progurentowności. Firma obecnie zakłada, że rezerwacje netto na drugi kwartał roku fiskalnego Wyniosą od 350 do 370 milionów euro. Zmienione cele są głównie odzwierciedleniem decyzji podjętych w sprawie Assassin's Creed Shadows i łagodniejszej niż oczekiwano premiery Star Wars Outlaws. Uwielbiam te eufemizmy korporacyjne. Łagodniejszej niż oczekiwano. To jest taki. <laughs> jak powiedzieć, że gra zawiodła, nie mówiąc, że ona zawiodła. Mm. Premiera była łagodniejsza niż oczekiwano. <laughs> tak. Słuchając opinii graczy i jako ilustracja naszego podejścia skoncentrowanego na graczu, podjęliśmy następujące ważne decyzje dotyczące Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows zostanie teraz wydany 14 lutego. 2025 roku. Chociaż gra ma już wszystkie funkcje, czyli praktycznie działa, jest gotowa, wnioski wyciągnięte z premiery Star Wars Outlaws skłoniły nas do zapewnienia dodatkowego czasu na dalsze dopracowanie tytułu. A, miło to widzieć, że Ubisoft w końcu może zacznie się uczyć na swoich błędach i przestanie wydawać średniawy po prostu, które kosztują 70 dolarów, które równie dobrze można wydać na o wiele lepsze gry. Jak ktoś ma budżet na granie, nie wiem, w 4 gry rocznie, jak ktoś ma do wyboru pomiędzy Black Myth Wukong, a Star Wars Outlaws, to mam wrażenie, o wiele więcej tej wartości wyciągnie z Black Myth Wukonga. To, 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 ja się przejęzyczyłem, to nie jest wrażenie. Ja mam pewność, że o wiele więcej wyciągnie z Black Myth Wukonga niż ze Star Wars Outlaws. Może Ubisoft przejrzał w końcu na oczy, że wydawanie co roku jakichś paździerzy to nie jest dość dobry, długotrwały y, pomysł na biznes. Umożliwi to największemu wpisowi w serii, wpis, no, e, największa część jakby do tej pory Assassin's Creed'a, przynajmniej jak oni twierdzą. Umożliwi to największej części w serii pełne zrealizowanie swoich ambicji, w szczególności poprzez spełnienie obietnicy naszej przygody z dwoma bohaterami, w której Naoe i Yasuke wniosą dwa bardzo różne style rozgrywki. I to jest następny bardzo ważny punkt. Odchodzimy od tradycyjnego modelu przepustki sezonowej. Wszyscy gracze będą mogli cieszyć się grą w tym samym czasie, 14 lutego, a ci, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, otrzymają pierwsze rozszerzenie za darmo. To też jest bardzo dobry prokonsumencki ruch. I to jest naprawdę bardzo ważny punkt, bo to, że chcą przesunąć datę premiery i ją doszlifować, to spoko, okej. Okay. I tak gameplayu stanowczo nie zmienią, by musieli odbudować grę od fundamentów. Jeśli to ma być kolejna gra kopiuj-wklej, jak wszystkie poprzednie gry Ubisoftu od jakiegoś czasu, no to tego nie zmienią w parę miesięcy, tak? Ale to, że już odchodzą od przypustki sezonowej, która, które były dostępne w każdej grze single singleplayer Ubisoftu od jakiegoś czasu, to jest bardzo ważne posunięcie. W końcu jest to jakaś faktyczna decyzja, która wpłynie na to, jak gracze odbierają tę grę i może sentyment wokół Ubisoftu się ciut zmieni na pozytywny, że ich gry single player nie będą wyglądały jak gry na komórkę, które chcą wycisnąć z nas ostatnie resztki pieniędzy. I następnie, jeszcze ważniejsze mam wrażenie, gra będzie oznaczać powrót naszych nowych wydań w Steam. Day One, czyli na premierę będzie lądowało też na Steamie. Ponadto pomimo solidnych ocen i ocen użytkowników w sklepach First Party, które odzwierciedlają wciągający i autentyczny wszechświat gwiezdnych wojen, początkowo sprzedaż Star Wars Outlaws okazała się słabsza niż oczekiwano. To dlatego, że krytykom się nie ufa. Bo wszystkie gry aktualnie dostają 7 na 10, nieważne jak są dobre, czy jak są słabe, dostają 7 na 10, to nam nic nie mówi. Krytycy stracili swoją reputację, jeśli chodzi o obiektywne ocenianie gier, i już konsumenci nie patrzą na te oceny, bardziej patrzą na to, co się dzieje na YouTubie chociażby, bo tam jest o wiele więcej, może nie tyle co obiektywnych opinii, bo jest bardzo dużo subiektywnych, ale mamy cały zakres opinii, od tych bardzo pozytywnych do tych bardzo negatywnych, a wszystkie aktualnie strony związane z grami, czy to jeśli chodzi o recenzje, czy newsy, yy, są jednostronne. One mówią wszystko to samo. Jak o czymś napisze IGN, można sobie dać rękę uciąć, że o tym samym będzie pisało VGC, o tym samym będzie pisało Games i tak dalej. Wszystkie te strony mają te same opinie i wchodzi ta toksyczna pozytywność, że o, te wszystkie gry są 7 na 10, bardzo dobre. No, trochę tam minusów mają, ale to nieważne, nieważne. Więc to podawanie ich ocen krytyków jest trochę kołpem. No a jednak gracze zagłosowali swoim portfelem w końcu, nie kupując tej gry. No ma tu wiadomo też wpływ to, że starą Warsy aktualnie siedzą w takim no, niezbyt fajnym miejscu, gdzie fani Gwiezdnych Wojen nie lubią Gwiezdnych Wojen. Też z różnych powodów, które się teraz nie będę zagłębiał, ale myślę, że każdy wie o co chodzi. W odpowiedzi na opinie graczy, zespoły programistyczne Ubisoftu są w pełni zmobilizowane, aby szybko wdrożyć serię aktualizacji, by dopracować i ulepszyć wrażenia gracza, aby zaangażować dużą publiczność w okresie świątecznym aby pozycjonować Star Wars: Outlaws jako mocną, długoterminową grę. To dlatego wprowadzają te zmiany. Okres świąteczny, oczywiście. Jak wprowadzą te darmowe zmiany, można się spodziewać nowych filmów na YouTubie, nowych opinii o grze, nowego darmowego kontentu praktycznie i tego polecania słownego gracz graczowi, co faktycznie może wpłynąć na lekkie podbicie tego, jak wygląda sprzedaż w Star Wars Outlaws. Gra będzie dostępna na Steam 21 listopada. A, no i oczywiście na Steamie będzie wychodziła to... to... To na pewno wpłynie na sprzedaż. Więc też to są bardzo dobre ruchy ze strony Ubisoftu. Aż jestem zdziwiony, że aż tak do tego podeszli, mam wrażenie, logicznie. Yves Guillemot, współzałożyciel i dyrektor generalny, powiedział: Nasze wyniki w drugim kwartale nie spełniły naszych oczekiwań, co skłoniło nas do szybkiego i zdecydowanego zajęcia się tym, a jeszcze większym naciskiem na podejście skoncentrowane na graczu, nastawione na rozgrywkę i niezachwiane zaangażowanie w długoterminową wartość naszych marek. Tak, no tutaj mówią, że skupiają się na graczu. Chociaż namacalne korzyści transformacji firmy, pojawią się później niż oczekiwano, nadal realizujemy naszą strategię koncentrując się na dwóch kluczowych pionach. Open World Adventures, czyli przygody w otwartym świecie i Games as a Service, Native Experiences, czyli gry jako serwisy. Nie, że kupujesz raz, przechodzisz raz i już, tylko, że season passy, battle passy, tylko wcześniej no, jednak pisali, że jest Assassin's Creed Shadows rezygnują z Battle Passa, a Games as a Service w grach single player głównie przejawiają się battle passami, że to jest bardzo dziwne dla mnie podejście do gier single player jako gier jako serwisy. Ale kontynuuje, mając na celu napędzenie wzrostu, powtarzalności i solidnej generacji wolnych przepływów pieniężnych w naszej firmie. W świetle ostatnich wyzwań uznajemy potrzebę większej wydajności, jednocześnie zachwycając graczy. W rezultacie, poza pierwszymi podjętymi ważnymi działaniami krótkoterminowymi, Komitet Wykonawczy pod nadzorem Rady Dyrektorów rozpoczyna przegląd mający na celu dalszą poprawę naszej realizacji, zwłaszcza w tym podejściu skoncentrowanym na graczach i przyspieszenie naszej strategicznej ścieżki w kierunku bardziej wydajnego modelu, z korzyścią dla naszych interes, inter, interesa, interes, interesariuszy. I z korzyścią dla naszych interesariuszy i akcjonariuszy. No więc gracze graczami, ale dalej będą chcieli iść tym podejściem Jewsa Gielmota, współzałożyciela Ubisoftu, żeby pchać te Season passy i tak dalej, żeby były te game as a service, bo to generuje po prostu przychody, sprzedawanie skórek, sprzedawanie tych przepustek bojowych, to generuje pieniądze, i w to będą chcieli iść, żeby jak najwięcej zarobić i jak najbardziej zadowolić interesariuszy i akcjonariuszy, gracze jednak są na drugim miejscu. Bo nawet jeśli gracze Będą w cholerę zadowoleni z gry, a Ubisoft nie będzie generował przychodów takich jak wcześniej, nie idąc w te games as a service, no to interesariusze i akcjonariusze będą niezadowoleni, a to im wpłynie na akcję, tak jak wpłynęło właśnie dwa dni temu. Na koniec pozwólcie mi odnieść się do niektórych spolaryzowanych komentarzy na temat Ubisoftu w ostatnim czasie. Chcę potwierdzić, że jesteśmy firmą stawiającą na rozrywkę, tworzącą gry dla jak najszerszej publiczności, a naszym celem nie jest forsowanie żadnego konkretnego programu. Konkretnego programu mają na myśli agendę any specific agenda. Czyli Yves Guillemot mówi, że absolutnie nie chcą pchać żadnej agendy i są skupieni na tym, żeby tworzyć rozrywkę. E, no tak, tu się zgodzę absolutnie. Celem Ubisoftu absolutnie nie jest pchanie żadnej agendy. Celem Ubisoftu jest generowanie pieniędzy, tak jak każdej innej firmy. Tylko, że do jakiegoś czasu zamieszczenie w swojej grze tej agendy było po prostu modne i też przynosiło dodatkowe zyski albo fundowanie przez różne grupy inwestycyjne. Tylko myślę, że każdy już zauważył, że to się powoli zmienia. Gry, które tego nie mają, są chwalone na prawo i lewo i skupiają się na dobrej rozgrywce, a gry, które to mają, przypadkiem też są słabymi grami i Umierają po dwóch tygodniach, jak Concord? No nie wiem, może to jest tylko korelacja, a nie przyczyna i skutek, ale. Coś w tym może być, nie? Jednak. Ale to już zostawię wam do oceny. Nadal jesteśmy zaangażowani w tworzenie gier dla fanów i graczy, z których każdy może się cieszyć. Więcej szczegółów zostanie podanych podczas ogłoszenia wyników Ubisoft H1 30 października 2024 roku. Więc no, takie oświadczenie wystosował Ubisoft do swoich inwestorów. Oczywiście link zamieszczę w opisie, jakby ktoś to chciał przeczytać oryginalnie po angielsku. No, i tak, ogłosili to 25 września i, e, i 25 września ich e, akcje spadły z 11,5 euro do prawie 9 euro, więc o ponad 2 euro spadły, e, więc bardzo słabo minus 13%. No teraz to sobie wzrosło ponownie, ale jak zamieścili to ogłoszenie o tym, że przesuwają premiery, że zmieniają swoje cele finansowe, do końca roku fiskalnego no to bardzo mocno im ucierpiały akcje no powoli się to wzbija z powrotem tylko no nadal są w bardzo słabym położeniu i kosztują najmniej od 10 lat bo jednak trzeba pamiętać że Ubisoft w 2018 kosztował 100 euro pojedyncza akcja kosztowała 100 euro aktualnie market cap Ubisoftu to niecałe 1.4 biliona, czy tam miliarda w sumie na polską skalę euro. Żeby mieć jakiś obraz na to, porównam do CD Projektu. CD Projekt ma aktualnie, jego akcje stoją na 45 dolarach, a ich market cap to jest praktycznie 4,5 biliona, czy tam miliarda dolców, więc no CD Projekt jest cztery razy bardziej yy, wartościowy na rynku niż Ubisoft i to jest bardzo smutne tak naprawdę, no bo Ubisoft kiedyś wypuszczał bardzo dobre gry. Assassin's Creed 2 był zarąbisty. Potem jeszcze Brotherhoodem, jak, jakimś cudem to przebili. Assassin's Creed Black Flag ma rzesze fanów. Far Cry 3 był taki zarąbisty. Nawet Far Cry 4 czy 5 nawet się ludziom podobał. No a potem zjechało wszystko w dół z Far Cry'em 6. No i tak samo z ostatnimi Assassinami. No i też trzeba pamiętać, że Ubisoft zapomina o swoich też innych IP, typu właśnie Splinter Cell, Rayman, a to, co wypuszczają, im po prostu nie wychodzi, robią, robią kopiuj w klej gry i to, jak wyglądają te gry, na przykład to, jak wygląda animacja konia na najnowszym trailerze Assassin's Creed Shadows World Trailer, który wyszedł dwa tygodnie temu. Spójrzcie na tego konia, spójrzcie na tego konia. On się przesuwa po ziemi. Jego kopyta poruszają się po ziemi wolniej niż sam koń się przesuwa w przestrzeni. Moonwalking. Normalnie Michael Jacksona odwala. Yy, więc dobrze, dobrze, mam wrażenie, że bardzo dobrze, że przesunęli tą grę, bo no, jak nawet na trailerach nie potrafią zamieścić tej najlepszej esencji gry i w trailerach są błędy widoczne, to gra jest w słabym stanie. Ho, Lipka, ale, ale ma staty ten film. 118 tysięcy dislików. Holy shit. Eee, no, no więc takie aktualne są działania Ubisoftu. Mam wrażenie, że wszystkie bardzo dobrze. No, opóźniają Assassin's Creed Shadows, co mu się, mam wrażenie, przyda. Usuwają Game Passa z niego. Wypuszczą go na premierę również na Steama. Bardzo dobra decyzja. Wszystkie te decyzje są prokonsumenckie i wyjdą na plus dla gracza. Nieważne, czy to przyniesie pieniądze dla Ubisoftu większe. To mnie nie interesuje. Ubisoft tak jak ich gry aktualnie wyglądają, o ile czegoś nie poprawią, równie dobrze może sobie odejść w zapomnienie. Ale te decyzje są przede wszystkim dobre dla graczy i tak samo ze Star Wars Outlaws. Darmowy content, szybsze wyjście gry na Steam'a też jest prokonsumenckie, da po prostu większy wybór Graczom, na jakie platformy będą chcieli grać, e, przy czym nawet kupując grę na Steamie i Ubisoftu dalej musimy się logować przez Uplaya, czy tam ten Ubisoft Plus, czy whatever, co też jest bardzo irytujące i też, mam wrażenie, nie pomaga wizerunkowi Ubisoftu. Więc mam nadzieję, że to jeszcze postarają się zmienić i nie walczyć ze Steamem o te 30% dochodów, tylko wypuszczać już swoje gry Wszystkie pierwszego dnia też na Steamie, przez co ich Uplay czy Ubisoft Plus stanie się bezużyteczny, bo po prostu na Steamie są za duże pieniądze, które oni tracą. Jakby to jest chyba oczywiste, mam wrażenie. i To jest zbyt duży rynek, żeby go olać po prostu. No ale to tyle z mojej strony. Napiszcie mi, co sądzicie o tej całej sytuacji w komentarzach. Subskrybujcie, jeśli możecie. Jeśli podobało, zostawcie lajka. Jeśli nie, zostawcie dislike. Zapraszam do dołączenia, do wspierania mnie, ponieważ jest taki przycisk join czy tam wspieraj zależy, jak to ma YouTube'a. Nie wiem, jak jest po polsku, ma po angielsku. Yy, no i co? A, i widzimy się na streamku, yy, bo gram sobie aktualnie w wieśka 1 więc streamuję tutaj na YouTube'ku i link do Twitch'a też znajdziecie w opisie. Zapraszam. Yy, I to chyba wszystko. Narka!